Cześć, witam serdecznie. W dzisiejszym filmiku z serii Aki Gotuje zapraszam Was na snack wrapy własnej roboty, czyli taką tortillę zawijaną z piersią indyczą, bo jak wiecie, ja lubię indyka, więc pierś indycza będzie zawijana w tortilli. Zapraszam serdecznie, jeśli interesuje Was... Kot znowu się bawi. Jeśli interesuje Was... jak to będzie wyglądać, to zapraszam do dalszej części filmiku. Moi drodzy, co będzie potrzebne? Pierś indyka, bądź kurza pierś. Tutaj kroimy, mój pomocnik kroi ją na kawałki, na kosteczkę. I my bardziej wolimy mniejszą kosteczkę niż większą. Chociaż i tak to się troszkę skurczy podczas smażenia, bo zaraz obtoczymy ją do gyrosa. Tu jest skala, ale skamisa też jest fajna. Ważne, żeby była przyprawa do gyrosa. I takie kosteczki, jak przyprawimy i troszkę poleżą, przesiąkną już smakiem, będziemy tu na patelni podsmażać. Co jeszcze będzie potrzebne? Potrzebujemy oczywiście tortilla, czyli te placuszki, w które będziemy zawijać to wszystko. Okej, moi drodzy, mamy przyszykowaną sałatkę, którą chyba jeszcze muszę dokroić, bo za mało. Tu mamy paprykę czerwoną i żółtą, razem połączyliśmy. Tu mamy kukurydzę, cebulkę, ogóreczek konserwowy, mięsko już się zaraz zacznie smażyć, zaraz będziemy rzucać na patelnię i podsmażać. Pchamy w tortillę! Najpierw trochę sałaty. Trochę tego. Odrobinę tego. Trochę tego. Oczywiście rączki trzeba wymyć, nie? Żeby nie było. No i mięsko. I na koniec trochę majonezu. Trochę keczupu i najgorsze będzie zbijanie. I że trzeba je podgrzać, to wsadzimy je do żara odpornego i podgrzejemy. Dalej. Tak zawinięte nuggetsy, tortille, czy jak to tam zwał, snack wrapy, wrzucamy do piekarnika na minutkę, aż się podgrzeją. Mam nadzieję, że przepis Wam przypadł do gustu, nam bardzo przypadł do gustu, bardzo, bardzo smaczne i bardzo syte są w porównaniu do tych wszystkich, które jedliśmy wcześniej, czy w restauracjach, czy ze sklepu kupowane. Te są naprawdę super, ekstra smaczne, duże, można sobie dawkować tego, czego chcemy, na przykład możemy, nie, jeśli nie chcemy cebuli, to cebuli, nie, jeśli chcemy coś innego, możemy pomidorki wrzucić, różne inne rzeczy, ale polecam, bardzo smaczne, bardzo fajna rzecz i wydaje mi się, że zdrowa, bo dużo warzyw tam jest, nie? Teoretycznie zdrowa. Dobra. Mam nadzieję, że przydał Wam się przepis, że spróbujecie zrobić coś takiego. No i oczywiście napiszcie mi, jak Wam smakowało. Oczywiście zapraszam Was na mojego bloga, na Facebooka i do subskrypcji. Tutaj mały przycisk. No i do zobaczenia w następnym odcinku Aki Gotuje, bądź w innym filmiku. Do zobaczenia. Pa!